Wałbrzychu powstały kwietne łąki, które nie tylko cieszą oko, ale także przysłużą się pszczołom. Dlaczego te owady są tak pożyteczne i musimy ratować je za wszelką cenę? Dowiecie się o tym z naszego materiału. Bez owadów zapylających uprawy nie byłoby odpowiedniej jakości oraz wielkości plonów. Świat nie jest im jednak przyjazny, a ich największym wrogiem jest człowiek. Organizacje ekologiczne z roku na rok biją na alarm, że ich populacja spada. Owady zapylające zapylają około 80% różnego rodzaju upraw i są również rośliny, które są rośliny samopylne, które mogłyby się same zapylać, ale się okazuje, że bez wspomagania przez owady zapylające, no to plony są kilkudziesięciokrotnie niższe. Truskawka niezapylona przez zapylacze, chociażby przez pszczołę murarkę, jest mniejsza, mniej słodka, czyli jakby drugi gatunek. Wałbrzych jest jednym z miast, w którym przy drogach zamiast krótko przystrzyżonej trawy możemy oglądać łąki kwietne. Jakie są korzyści z tego typu rozwiązania? Proszę zauważyć, że coraz mniej naturalnych takich terenów, to znaczy, że mamy coraz mniej kwiatów. A kwiaty to jest jakby pożytek dla owadów. Pszczoły, śmiele. Populacja owadów zapylających spada i to moim zdaniem drastycznie spada, bo na przykład w ciągu ostatnich 20-30 lat to około 30%, w Holandii o 80%. Na przykład są pewne badania dotyczące trzmieli i wiem, że u nas populacja trzmieli od lat 70. spadła o 90%. No to jest naprawdę zatrważające i przykre niestety, ale powodem czy przyczyną jest człowiek, jego działalność. W związku z czym musimy zadbać o bioróżnorodność również, jeśli chodzi o rośliny kwitnące. Jak postępować z pszczołami? Przede wszystkim pamiętajmy, że są bardzo pożyteczne, nie wolno bezmyślnie ich zabijać. Jeśli pszczoła wleci nam do domu, najlepiej będzie schwytać ją do słoika i wypuścić na świeżym powietrzu. Pszczoły nie lubią ostrych zapachów. W związku z czym nie stosujmy żadnych kosmetyków, bo się popryskamy i idziemy na spacer. Jeśli znajdzie się w naszym otoczeniu pszczoła, bardzo prawdopodobne, że zaatakuje. A więc nie lubią zapachów ostrych kosmetyków, nie lubią potu. Jak jestem spocony, to lepiej nie pchać się koło uli, koło pasieki, bo na pewno zaatakują, a więc lepiej się opłukać, nie stosując mydła, bo mydło to też jest zapach, czyli w sposób taki naturalny powinniśmy pachnieć, to wtedy przez nas nie zaatakują. Następna sprawa, jeśli kręci się koło nas pszczoła, nie machać. Pszczoły nie lubią machania, nie lubią ruchu, nadmiernego ruchu, bo one wtedy czują zagrożenie. Jeśli nas urządli pszczoła, to się może zdarzyć, to trzeba jak najszybciej wyciągnąć żądło, bo przy tym żądle są dwa takie zbiorniczki z jadem i one cały czas pulsują, pompują ten jad. Więc jak nie usuniemy tego żądła, no to niestety tego jadu będziemy mieli coraz więcej wprowadzonego do krwiobiegu. Co ważne, nie należy też obawiać się miodu stworzonego z roślin rosnących przy drogach. Jest on jadalny i ekologiczny. Pszczoły nie tworzą skażonego miodu.